To będzie wykład z cyklu takich, na które nie napisuję osobiście chodzić. Ani słuchać, bo będę mówił o sobie i o tym, co robiłem, nazywał swoje projekty. Cykle po takich wykładach wychodzę i mówił o sobie i pokazywał swoje projekty, nic ciekawego. Jeżeli ktoś nie lubi, to może od razu opuścić salę i będzie później poirytowany. Nazwa, tytuł wykładu jest Nie umiem i to jest w zasadzie mój permanentny stan umysłu, ponieważ mam słabą pamięć i niczego nie jestem w stanie na pamięć nauczyć, w związku z tym niczego nie umiem. To nie jest śmieszne. To jest bardzo nieśmieszne. Jak się czegoś nie umie, to trzeba wymyślać sposoby, jak coś zrobić i pamiętać sposób. Ja się w szkole niczego nie byłem w stanie nauczyć na klasówkę. I dopóki nie zrozumiałem, jak coś działa, to nie byłem w stanie napisać 5 słów, w związku z tym dosyć szybko mnie z tych szkół wyrzucili. Ale ponieważ byłem grzebaczem i lubiłem sprawdzać, jak coś działa, to sprawdzałem, jak działają komputery, sprawdzałem, jak działa program komputerowy, sam muzę coś pisałem. I mimo, że nie miałem matury, i funkcjonowałem trochę poza ogólnie przyjętymi normami. Udało mi się dostać pracę w Gazecie Wyborczej jako operator komputera. I tam wszystkie programy, jakie były, sprawdzałem, jak one działają. Jedne działały bardziej logicznie, drugie działały mniej logicznie. Jednym z nich był program, który się nazywa Fontografer. Nie wiadomo, kto go kupił, dlaczego i po co tam był. Ja go sobie oglądałem i to był pierwszy program, którego kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi. Znaczy wiedziałem, że tam można zrobić literę, narysować jedną, drugą, trzecią, ale tam było tyle niezrozumiałych słów, których ja naprawdę nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że to służy do zrobienia liter, ale jak to zrobić, to nie miałem pojęcia. Ja wiedziałem, że na końcu mam mieć takie 3 pliki tajemnicze, z których jeden był map, ok, drugi był coś, a trzeci był coś. Nie byłem w stanie się dowiedzieć od nikogo, co to jest. Jak kiedyś zapytałem pewnego fachowca ogólnokrajowego, jak to zrobić, to on powiedział, no co tu jest napisane. Przykro mi się zrobiło. Zrobiło mi się naprawdę przykro, ale się nie zraziłem. Więc w jakimś czasie, w tejże samej Gazecie Wyborczej, używając tego zaawansowanego oprogramowania, nie mam pojęcia, jak czas był, nie? Możliwe, że skończę za szybko. Tego zaawansowanego oprogramowania zrobiliśmy z Dominique Juanet, czyli graficzką, która przyjechała z Francji projektować wyborczą. Pierwszy krój, który służył do tego, żeby na jedynce wyborczej było coś najważniejszego. I on tam sobie funkcjonował. Długo. Parę lat później poznałem Adama Twardocha. Powiedziałem, że pracowałem w gazecie. Co? Użył tego sformułowania, ale nie używał 3 kropek, czy tam 4. Ja nie pamiętam, nie, to nawet nie było tak, że się przyznałem. On jako haker dosyć zdolny, jak się gazeta pojawiła w PDF-ach i można było ją sobie tam z serwera ściągnąć, jako haker po prostu wyciągnął z PDF-a font, zobaczył, jak on się nazywa, kto go zrobił. Ja tam dzielnie oczywiście pisałem, że ja to zrobiłem. On zadzwonił do mnie i powiedział, ty. To funkcjonowało przez dobre 10 lat. To jest data, tutaj jest 2005 rok, więc dosyć długo. Ja kompletnie nie wiedziałem, co ja zrobiłem. Był taki guzik, Borut. Nie było napisane, że on źle działa. Nikt nie był w stanie mi zrozumieć, że on źle działa i że komuś to sprawi przykrość. Więc zrobiłem. Zrobiłem jeszcze tańca skondensowanego 92%. Też funkcjonował bardzo długo w gazecie i był. Nikt tego nie zauważył. Znaczy może nie nikt, no, część ludzi zauważy. Ale trochę się wkręciłem. Znaczy cała zabawa z tym, że tutaj mamy literki, one tam są obok siebie, jedna za drugą, jedna za drugą. To się wkręciłem i zacząłem się bawić.
To są efekty zabaw. A jeszcze widziałem taką, też byłem bardzo zazdrosny i smutno mi się zrobiło, bo Dominika Rodeta, z którą pracowałem, przywiozła Pawłowi Marko książkę Neville'a Brody. To się nazywało, że tak na Language of Neville Brody. I dała to takiemu innemu komuś, a nim. Bardzo mi się przykro zrobiło, tę książkę kupiłem sobie parę lat później. Już za to swoje. Ale to, co tam zobaczyłem, to po prostu zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie i zacząłem się bawić takimi różnymi rzeczami. Tutaj nie ma wszystkiego, to jest coś, co już mi się wydawało, że może być fontem. I siedziałem i dłubałem i robiłem, i drukowałem sobie i mówiłem sobie, o, ładne, albo mówiłem, o, nieładne. Ja mówiłem, że mi się podoba, a ktoś mówił, ale tego się nie da przeczytać. No i trening dosyć niezły, bo dosyć byłem surowy dla siebie. To są jakieś próby zrobienia czegoś, co byłoby takie ładne i czytelne. To jest pierwsza wersja Pitu, do której jeszcze wrócę. No ale były też takie eksperymenty, to jest chyba mój ulubiony eksperyment, bo on jeszcze jest czytelny. A co? No jest jeszcze czytelny. Braille też byłby czytelny. O i tak. I to nawet ostatnio gdzieś wypadło z jakiegoś portfolio, to będzie to miałe fajne, że super, to trzeba font zrobić. To jest późniejszy projekt, tego tu włożyłem, bo gdzieś indziej w prezentacji nie pasował. Więc ta seria slajdów sprawia, że jakby wyrabiam się. Tak, wyrabiam się, robię jakieś, coraz bardziej się wkręcam, coraz bardziej te litery robię. Coraz bardziej wiem, co jest grane. Tu jest pusty slajd. I to jest bardzo ładna historia, w ogóle nie zapomniałem, kiedyś zrobiłem litery dla HBO. I dostałem za to pieniądze i kupiłem sobie komputer. Ale tych liter nie ma. Znaczy widziałem u kolegi t-shirt. Więc gdzieś tam jeszcze one funkcjonują. Więc kupiłem sobie Maca, już wtedy mogłem dużo, dużo szaleć. A to też jest trochę fałszywe, bo to jest gdzieś tam nie z tamtego okresu, ale to było moje hobby, że miałem kartkę na stole i jak już nie mogłem patrzeć na telewizor, to używałem kartki i tam sobie piórkiem coś pisałem, co was wyobaliłem ją, tak kompletnie bez sensu. Ale poznawałem narzędzie pióro i próbowałem coś, żeby narysować, żeby ładnie było. Nawet jakieś zaproszenie na szybko już napisałem. Aż przyszedł taki dzień, kiedy na jakiejś imprezie spotkałem Jacka Królaka, on był dyrektorem artystycznym Polityki, gdzieś zostali sobie przedstawieni. Wypiliśmy dosyć dużo wina i Jacek powiedział, że najtrudniejszą rzeczą na świecie jest zaprojektować własny krój taki do czytania. A ponieważ byłem w trudnej sytuacji, bo jako człowiek znikąd kompletnie, robiący w grafice, ale kompletnie bez żadnego backgroundu, bez niczego i z takim kompleksem, że zaraz oni wszyscy pokończyli Akademię Sztuk Pięknych, oni wszystko wiedzą, a ja kompletnie nie wiem nic. Myślę sobie, o dobra, tak zrobię taki krój do czytania, to będę po prostu mistrzem, już nikt nie podskoczy, będę po prostu super gość. No i usiadłem ambitnie i w tajemnicy przed wszystkimi przygotowałem taki, zajmowałem się projektowaniem dodatków do wyborczej, takich różnych kolorowych ze zdjęciami albo nie. Poza bazą w magazynie, poza normalnymi grzbietami. Dużo pracowałem. Były takie seria dodatków o krajach europejskich, bo wtedy Polska jeszcze aspirowała do tego, żeby w Unii Europejskiej się znaleźć. Ja narysowałem taki krój, taki wymyśliłem sobie, że taki będzie fajny. I w tajemnicy, znaczy to bym nie wiedział, że to jest krój narysowany przeze mnie, umieściłem go tam w tej gazetce i to się wdrukowało. Jest! Super. Rzeczywiście jeszcze czasem wysokie obcasy go używają, ale najśmieszniejsze jest to, że jego nigdzie nie opublikowałem, nie umieściłem na żadnym serwerze, ani nic z nim nie robiłem.
tej wyborczej gdzieś był, ale znalazłem go na darmowych serwerach jako zeskanowany font z papieru i zrobiony po raz drugi jako font. On jest dokładnie taki sam, tylko mniej ładnie są narysowane niektóre elementy, ale to wszystko się zgadza. A to jest zdjęcie z Sobotu, z Monciaka, knajpa Zła Kobieta. No jakby już nauczyłem się, jak wszystko zrobiłem, już taki krótki do czytania i już nie mógł podskoczyć. To pomyślałem sobie, że są grube jeszcze i chude. I tam w tym programie też był taki multiple master, wielokrotny mistrz. Nie wiedziałem dokładnie, jak to przetłumaczyć, ale w jakimś czasie zrozumiałem, że to jest takie strasznie sprytne narzędzie do tego, żeby się na mniej trochę narobić, żeby cienkie można sobie narysować, grube, a tam to, co pomiędzy, to samo wyjdzie. W związku z tym takim kolejnym wyzwaniem, jakie postawiłem, to żeby zrobić jakiś taki właśnie multiple master font. I oczywiście znowu posiedziałem paręset godzin i wyszły mi jakieś takie próby, które no znaczy całkiem fajne, ja tam gdzieś tam nie lubię. Nawet ktoś Nihila kupił ode mnie za 70 zł chyba. Cirka miała być wydana przez Font, ale przez ostatnie lata nie potrafiłem do niej wrócić, więc termin przepadł i Font już tego nie wyda. Może kiedyś skończy, może będzie się nadawała do używania. Ale jak widać, tutaj już obczaiłem multiple master. Czyli już sam byłem wielokrotnym mistrzem siebie, Bartek dumny i nikomu tego nie pokazywałem. Więc jak już być multiple master, to tam można było w tym multiple master zrobić dwa tych masterów można było narobić strasznie dużo. Łeb trzeba było mieć kwadratowy, ja miałem tylko trochę mniej kwadratowy, więc się skupiłem na dwóch osiach i zrobiłem takie coś. To jest pierwsza wersja klana, którą rzeźbiłem, nie wiem, parę lat fajnych. I tutaj następnym wyzwaniem nie tyle było rysowanie dwóch w osiach liter, które miałyby do siebie pasować. I bezustanne poprawianie tego, żeby A od P było takie jak coś, albo żeby było równo. Co okazało się, że obsłużenie tak wielkiej liczby danych, które w tych literach są, to ja już jestem za głupi na to. Pojawił się FontLab, a FontLab ma tę cechę, że można w nim oprogramowywać różne działania. Na przykład, nie trzeba robić save tak 49 razy, tylko można napisać jakiś program, sobie guzikiem, wtedy save 49 razy. Super fajnie. W związku z tym zamiast 2 godziny, niektóre czynności trwały 5 minut i mi się strasznie to podobało, że taki jestem super mądry. A po iluś latach dłubania tego, nie wiem, 2-3 lata przerysowywałem od początku, zacząłem to pokazywać jakimś ludziom, że dużo czasu poświęcam. To bardzo poważny człowiek powiedział, poszedłem do niego, spojrzał na mnie z podełba, pooglądał, popatrzył coś takiego innym i zaczął pokazywać barokowe pisma. Generalnie czułem się dalej trochę zniechęcony. Jest, rzeczywiście w Polsce nie było ludzi, którzy by projektowali pisma. I to jakby nie jest ich wina, tylko trudno było podejść do kogoś, kto się nie zna na projektowaniu pism, bo zawsze miał wszystkie we wzornikach, w katalogach i tak dalej, czy to co ja mu przyniosłem, to w ogóle ma jakiś sen, bo nie sądzę, żeby wiedział, na czym ta praca polega, bo nie wiem skąd. Na cała mówię, nie no fajnie zrobiłeś, fajnie. Ale wy się nie znacie, żebym chciał wiedzieć, czy ja to robię poważnie, czy niepoważnie. Nie miałem zaufania do tych, co się nie znają. Do siebie też nie miałem. Najśmieszniejsze jest to, że to znalazłem data marzec 2015. Gdzieś to funkcjonuje. Znaczy, jak rzeczywiście w WordPressie pracowałem i tam zostały jakieś pliki, cały czas WordPress używałem, do cóle harcują. Wszystko się może zdarzyć. Działa, no.
on działa, ktoś wybrał, podoba mu się i jest ok. Strasznie różne rzeczy robimy. Liter to jest, zarobiłem na tym 300 zł rocznie albo coś. Głównie pracowałem jako, projektowałem gazety w różnych wydawnictwach. Różnie to było. To były straszne różne rzeczy. Ja kiedyś miałem za karę pójść do pani domu, czy coś takiego. Coś źle zrobiłem. Za karę miałem pójść do... Natychmiast się poprawiłem. Natychmiast byłem grzeczny, przestałem się spóźniać. Miałem tego szefa Haclu, Jurgena Kisa, bardzo tak wyprostowany Niemiec z Hamburga. Fajny koleś. Ja mu powiedziałem, że jest kompletnie bez sensu, co ja robię. Że poświęcam jakieś dziesiątki godzin na robienie czegoś, co w zasadzie nie istnieje. Tak? Stwierdzam, że o fajnie, mi się podoba, ale co z tego? I on powiedział, dobra, to zanim to włożysz do szuflady albo włożysz do ogniska, to pokaż to komuś. I namówił mnie, żebym pojechał na Atypi do Pragi, gdzie on zna Davida Berlowa. Przedstawił mnie i tam pokażę Berlowowi. I to jest bardzo ładne, jak sobie wielokrotnie opowiadałem, więc może część ją zna, bo ja tam byłem w ogromnym stresie i w takim kompletnie nieprzytomny, na oczy nie widziałem. Otwierający wykład, na którym z trzeciego rzędu widz, jeden nieduży widz, wstał, przerwał wykład i powiedział, że ten, który prowadzi ten wykład, pierwszy głupoty. Więc ja pomyślałem sobie, że o ten koleś to jest, widać, że jest jakiś taki bardziej zorientowany tutaj. Trochę więcej ludzi go zna, więc ja jego zapytam, czy te litery są fajne. Bo on mnie nie ściemni, tak? Skoro jest w stanie wyjechać prowadzącemu, otwierający przemówienie, że pierwszy głupoty, no to pokaż na te moje litery, bo jest to schowaj, to idę. No i podszedłem do niego, kompletnie nieprzytomny. Wygłosiłem taki tekst i zauważyłem, że wokół niego jest świta i patrzą na mnie, co ty tu robisz? A on się zachował bardzo przyzwoicie. No to tak właśnie na takiej konferencji jesteśmy po to, żeby tacy dziwni kolesie podchodzili do różnych innych dziwnych kolesiów i mówili, że robią fałdy. I tak się skończyła ta rozmowa. Ja mu pokazałem portfolio i powiedział, że to idź do Ugli i tam. Więc ja oszalałem, w ogóle zwariowałem i zacząłem robić. Co się skończyło tym, że natychmiast zacząłem przerysowywać klana od początku. To mi się nie podobało, więc mówię, że wstyd, się wstydził. To jest animacja, którą zrobił Adam Twardo. Ja mu tylko to mniej więcej jak to działa, że on jest taki duży. I pewnie większość z was to zna ten mechanizm. To jest właśnie ten wielokrotny mistrz. Okej. Ta dolna prawa wersja, nie wiem, czy ona w ogóle istnieje. Okej. Dużo tego jest. Bach. To jest bardzo mądre. Ja niestety do tych mądrych nie należę. Więc bardzo często zdarza mi się z zamiarem wykonania łopaty zbudować rakietę. I to tak mniej więcej działa. Znaczy, nie wiem, miałem zrobić nagłówek do gazety, znaleźć font, a ponieważ wszystkie były już gdzieś używane, to ja raczej zbudowałem nowy krój, który będzie dobrze oddawał charakter gazety albo czegoś. Fajne to było. Pojawił się pomysł na łopatę, czyli dzisiaj to się nazywa GUD, wtedy to się nazywało Weekend, ponieważ było przeznaczone do tygodnika, którego naczelny upust chciał pracować w weekend. I wszyscy dziennikarze i redaktorzy musieli się stawiać w niedzielę w pracy albo w sobotę, bo się coś strasznie wydarzyło. Więc tutaj
bajer polega na tym, żeby zrobić dużą rodzinę krojów do gazety, amerykański grotesk. Newsweek był w zamyśle. Jurgenowi się nie podobał klan, więc powiedział, że coś innego, więc zaczęły rysować to. Newsweek nie wziął tych liter, ale okazało się absolutnie genialny do komputer świata, gdzie tabelki, które są tak robione, że czasem nie wiadomo, czy tam trzeba wpisać 2000 znaków, czy 0. W związku z tym tabelki się strasznie trudno łamało. Redaktorzy to kochali. Po prostu nie musieli robić kondens, co było zabronione. Tam chodzi na transkrypt 50, to mieli font super ekstra kondens. I szarość tych tabelek rzeczywiście była zjadliwa. Jurgenowi się to spodobało, więc pojechaliśmy dalej. Pojechaliśmy do Rosji. I to była cyrylica. To była druga cyrylica, bo zaraz będzie ten. Później Gut wszedł i tu już oszalałem. Po prostu jestem tak fajny. Takie fajne rzeczy robię. Naprawdę, jeżeli font odrobi font Booka, interfejs font do wszystkich liter świata, i te wszystkie litery świata są opisane moimi literami, to ja po prostu już mogę usiąść i nic nie robić. Okej. Nie wiem, dlaczego to jest tej kolejności. Coś się pomyliło, jak jechałem pociągiem. Drugi font, który oddawałem do font-fontu, to było Pitu, które też było w portfolio, a stwierdziłem, że nie, ono takie nie może być przesłane po raz drugi. To był pierwszy font, w którym zacząłem używać bardziej zaawansowanych technik, tak zwanych open font, tak? Funkcje zecerskie. Jakby kolejny język do opanowania, czyli co zrobić, żeby te wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych systemów liter dobrze ze sobą działały. Chyba się udało, tak? Znaczy, to nie jest jakiś bestseller, ale dostał dwie nagrody i bardzo się z tego cieszę. Dużo liter jest w środku i wszystko jest. Problem polegał na tym, jak zrobić coś, co będzie i takie, i śmakie. Tak? Zwykle do tej pory trzeba było zrobić pięć fontów, które mogłyby w ten sposób działać. A tu się okazało, że już OpenType jest taki mądry, że nie trzeba. Zresztą mi się to tak podobało. To powinno być wcześniej. To pewnie wszyscy wiedzą, ale zrobiłem litery dla Empiku. Tu wyzwaniem oczywiście było coś takiego jak klient. Bo pierwszy raz musiałem zrozumieć, o co komuś innemu chodzi, niż tylko mi. I oni mi tłumaczyli, co chcą. Ja im tłumaczyłem, dlaczego to może nie być najlepszy pomysł. Generalnie w pewnym momencie wydawało się, że wszystko jest dobrze i że jest fajnie i wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że te litery powstały, i kiedy już w zasadzie był koniec, bo już było wszystko narysowane, zrobione i tak dalej, dostaliśmy z działu marketingu, poza z agencją PNR robiliśmy taką informację. Ojej, wypadł slajd. Poradziliśmy sobie to dwoma metodami, znaczy jedna metoda to było umieszczenie tego kroju na różnych, na rakiecie Virgin, na Apple, gdzieś tam w takich bardzo nowoczesnych wnętrzach. To było jedno, a drugie to było wysłanie do Rogera Blacka w Stanach prośby o opinię. I to, co mi się podobało, że mnie przekonała opinia Rogera Blacka. A klienta przekonały obrazki, w związku z tym klient już nie czytał opinii Rogera Blacka. Ale mi się zrobiło przyjemnie, jak Roger Black napisał, że to jest fajne. Następne wyzwanie, które było, tak, że już niby wszystko w tych literach sobie wymyśliłem, co mogę zrobić, to zrobić litery, które nie będą miały żadnej krzywizny, żadnej. Będą skonstruowane za pomocą linijki,
ale które będą funkcjonować jak normalny, łatwy do czytania tekst w małej skali. I chyba mi się udało, ale to absolutnie nie jest popularne. Natomiast rzeczywiście 7 punktów, 8 punktów, nikt nie zauważy, że coś dziwnego z nimi jest. To, co jest jeszcze fajne, to ma takie ligatury porobione w wersalikach. Tutaj widać 3. Wszystko się robi, wszystko się samo dzieje z automatu. To jest coś, co Małgosia Tubowiak z Łukaszem Dąbrowskim chyba zrobili taki ładny kalendarz tylko z tych liter. Super, myślałem sobie, że fajne rzeczy robię, skoro ktoś mnie tak to potrafi ładnie zrobić, że jest ładniejsze niż ja sobie mogę wyobrazić. No to następne wyzwanie, oczywiście trzeba narysować szeryfowe pismo, czyli to, o czym mówił Królak w końcu. Czyli zróbmy krój, który będzie szeryfowy, taki do czytania, zwykły, niczym nie różniący się od tańca, przynajmniej dla mojej księgowej. Pomysł, jaki za tym stał, to było zrobić taki krój, który dobrze wpisuje się w gazety. Kiedyś gazety były bardziej brudne, były bardziej dobite farbą, ta farba rozpłynęła się w papierze, a czcionki nie były projektowane. Czcionki były projektowane jako trochę cieńsze i bardziej delikatne. W związku z tym, jak się porównało, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że jak porównuję taką gazetę z lat 70., 80. jeszcze z krojami z tamtych czasów, to są dwie zupełnie różne bajki. Jedne są, gazeta wydrukowana jest po prostu mocna, charakterna i tak dalej, natomiast kroje są znacznie bardziej delikatne. Więc tutaj pomysłem na to było coś takiego, żeby zrobić coś, co będzie gdzieś tam z tyłu głowy na tyle mocne w swoim charakterze, żeby udawało, że to jest zepsute. Nawet na druku offsetowi. Chyba jedną gazetą, która tego używa w tej chwili w Polsce, to jest Gość Niedzielny w wersji skondensowanej. No i cyrylica. Pierwszy raz do zrobienia cyrylica, już taka prawdziwa, nie zabawa z cyrylicą stylistyczna, tylko Rosjanie są bardzo wrażliwi na punkcie swojej cyrylicy. I to nie jest tak, że tam jest, może być tak albo tak. Nie. Tam są dwie szkoły i może być tak albo tak, a inaczej to jest bardzo, bardzo źle. I to jest prawie że polityczne. To znaczy to rzeczywiście oni inaczej. Oni podchodzą do tego mniej więcej tak, jak my do naszych ogonków. Znaczy, że ogonek to jest rzecz święta i jest 6 przepisów na to, jak go należy wykonać. Każda inna próba zrobienia czegoś, co będzie pod literą, jest co najmniej przestępstwem. I to są 2 slajdy, które dostałem od 2 dosyć niezłych rosyjskich. Niektóre rzeczy się zgadzają, ale niektóre nie. Okej. Gdzieś tam powiedzieli, że jest zjadliwa, że nie pamiętam po rosyjsku, że może być. Więc okej. Tu jeszcze są różne inne. Tak, polityka w kursywie to jest bardzo ciekawe, bo okazuje, że Bułgarzy, Rosjanie, Ukraińcy bardzo tak dbają o swoje wersje cyrylic. I ta cyrylica, która jest cyrylicą gdzieś, to ona nie jest ukraińska, albo nie jest bułgarska, albo nie jest taka, albo nie jest śmaka. I to rzeczywiście jest polityczne. Znaczy to czasem trudno jest obejść, bo oni chcieli mieć nawet różne unikody dla tych swoich znaków, mimo że są te same znaki. No więc tutaj już ogarnąłem wietnamski skrypt. Tak? To też było wyzwanie, żeby zrobić wszystkie możliwe łacińskie litery, jakie są. Tak? Znaczy w systemie łacińskim, nie mówię o Grece w tej chwili. O, i tutaj kolejne wyzwanie. No, dużo czasu trzymało, bo w ogóle nie, bo ja już w zasadzie jak patrzę, to kończę, bo się chyba rozpędziło. O Jezu, to ja strasznie szybko mówię. Jakoś nie wiem. No. Okej, dobra. Przyszedł klient i zaproponował, żebym mu pomógł
jakiś center, bank, coś tam. A ja poszedłem i jak zobaczyłem to, co chcieli zrobić temu banku, to poprosiłem, żeby tego nie robili i że dajcie mi 2 dni, ja wam coś pokażę, jak możecie inaczej to próbować ugryźć, bo to nie jest fajne. Nie z punktu widzenia tego, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, tylko takiej czysto warsztatowej. Znaczy, banku nie wypada mieć takich ludzi. Więc usiadłem, coś tam narysowałem, przyniosłem do dzieci, o, ale fajne, jedziemy do pana prezesa. Pojechać do pana prezesa, pan prezes powiedział, że ma chce mieć na środę. Ja powiedziałem, że najwcześniej na sobotę. Państwo z agencji zamarli. Pan prezes powiedział, ok, to może piątek. I bardzo nam się fajnie współpracowało na początku, rzeczywiście, bo on mówił, czego oczekuje, ja mówiłem, jak sobie wyobrażam, ale kiedy przyszło do rozmów na temat pieniędzy, to bank jest bogaty, ale nie może tyle zapłacić. Cena była poniżej kosztów hintowanych, za znak, więc w pewnym momencie będzie no trudno, jeżeli nie możecie zapłacić, to sorry, zabieram. I pojawiła się taka opcja, że repozytory Google chciał mieć dużo fontów, które byłyby na otwartych licencjach i wspierał projektantów, ponieważ oni analizowany król. Byłem pewien, że oni to wezmą, więc zasuwałem bardzo szybko i zostałem tak jak chińczyk bank z angielskim mniej więcej. Więc jak takiego, że ten Google może wesprzeć, ja to opublikuję i pozbędę się trochę tego angielskiego. Ja powiedziałem, okej, dobra. A jeszcze opcja była taka, że to zaczniemy od Latin 1, potem dorobimy Latin 2, potem będzie, w ogóle taka była piękna przyszłość przed projektem. Więc ja oddałem to pod licencję Open License, pojawiło się to na serwerach Google'a. Po miesiącu było 40 tysięcy brali. O kurde, super. I mniej więcej w styczniu duże, już nic z tym nie zrobię. Tak, już jest publiczny, ja nie mogę tego cofnąć w żaden sposób. A ci powiedzieli, że nie, no to nie wiesz, to nie dadzą, bo oni chcą mieć dużo takich małych. Więc okej, life is life. No ale po jakimś czasie okazało się, że lato dosyć dobrze sobie radzi w tym repozytorium. Znaczy stało się bardzo popularnym krojem. Nie wiem, czy ja to mogę opowiedzieć takim szerokim drapie. Dobra, mogę. Chcieli mieć takie coś jak lato, tylko żeby miało takie same, żeby wszystkie litery były takiej samej szerokości co kalibri. Że jeżeli ktoś otwiera dokument, który był zapisany literami kalibri, to nie posiadając licencji może sobie użyć takiego fontu, który będzie się dokładnie tak samo zachowywał. Nic się nie przewali, wszystko będzie tak samo. I że to fajnie było, można zrobić na podstawie lato, bo to tam też są takie podobne tam miękkości. Ja będzie, dobra, to możemy to zrobić na podstawie lato, ale najpierw skończmy to, co zaczęliśmy 3 lata wcześniej. No i dzięki temu lato dostało więcej odmian, dostało wszystkie możliwe języki europejskie, dostało IP, dostało Grekę, dostało te w lewym dolnym rogu to są chińskie dźwięki, że jest coś wyżej albo niżej, strasznie skomplikowane, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Można powiedzieć, że połowy tych znaczków, to ja wiem, że one są i że one skądś się wzięły. Zresztą ze 3 osoby w ciągu tych 3 lat znalazły jakieś tam błędy, że to nie powinno być
z tą falką tu, tylko z tą falką tam, bo gdzieś w Kenii to używane to jest do zapisu włoski. Żartuję w tej chwili, ale to mniej więcej na tym poziomie jest rozmowa. No ale jak narysowałem latę, narysowałem wszystkie możliwe łacińskie litery, to już naprawdę nie wiedziałem, co ja mogę dalej ze sobą zrobić, bo człowiek się samotny i bezrobotny. Tak, to jest, mam 3000 ileś znaków. Rzeczywiście zrobił się bardzo popularny, jest wszędzie. Gdzieś tam się śmieję, że jak któregoś dnia nie znajdę lata na ulicy, to się upiję. Bo nie zostanę abstynentem przez jakiś czas. To jest następny pomysł na wyzwanie, to znaczy to był fond projektowany dla Getty Banku, też przez Brenna, i tutaj w zasadzie największym wyzwaniem, które sobie postawiłem, to jest, żeby je ręcznie pohintować tutaj powo. Co się udało. Ale Getty korzystał z tego przez 2 lata i zrezygnował. Zmieniliśmy trochę z Adamem grubości, chyba więcej odmian jest, bo oni 3, tutaj są 4. W związku z tym cały hinting szlak trafi i go nie ma. Ale zrobimy. To jest eksperyment pod tytułem, to jest font. Znaczy to jest font, który można na Macu włożyć do tekst edita i on tak będzie działał. Jest bardzo źle wyspacjowany, bo algorytm, który przekładał jedno na drugie, miał jakieś błędy, ale to są litery, które są bitmapami z cieniem i układają się jedno za drugą. Śliczne! One są śliczne. Jest za darmo do pobrania na stronach FontLaba chyba. Można się pobawić. Więc jednej rzeczy, której mi brakowało w moim takim portfolio liter, jak sobie obejrzałem, to to, że nie mam takich, że niby ręcznie pisanych. No to skoro nie mam, a już wiem, że funkcjonuje zadaniowo, no to postawiłem sobie zadanie, zrób sobie takie coś. Tylko nie rób jednego, tylko skoro już jesteś wielokrotnym mistrzem Multiple Master i ogarnąłeś Pythona i robisz dużo rzeczy, naciskając guzik, no to zrób coś takiego, co jest rodziną skryptów grubych, cienkich, kursów i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie zamknąłem kurację, w tej chwili nie mam kompletnie pojęcia, co miałbym narysować. To skoro nie miałem pojęcia, co narysować, to zawsze mnie irytowało w klanie G, stary klan po prawej stronie, nowy klan po lewej stronie. To już można powiedzieć, że to nie choroba umysłowa albo coś, natomiast przerysowałem całego klana od nowa, dodając do niego cyrylicę Y. Zabawne jest to, że on cały czas wygląda jak klan. Było podejrzenie, że przerysowując od początku, on będzie wyglądał zupełnie inaczej. Nie, cały czas wygląda jak klan, natomiast wszystkie litery są narysowane inaczej. Co zresztą tutaj mniej więcej troszkę widać, że one się różnią. Nie masz takiej rozdzielczości, ale G to już jest typowy przykład, że to jest zupełnie inaczej. F i gdzie inny. Zrobiłem, bo nie mogłem na to patrzeć. Znaczy, gdzieś widziałem gazetę, było G. No nie, zepsułem. Teraz przynajmniej G grube i G jasne jest takie same, a kiedyś to były dwie jakby z dwóch zupełnie różnych krajów, więc ten. To jest takie podsumowanie, to chyba Adam mi wyprodukował też za pomocą jakiegoś kodu sprytnego, czyli z każdego fontu, który został opublikowany, jedna literka N. Jest ich tu 600, może będzie więcej. Nie wiem. Dziękuję.
Tak, mogą być, nawet z przyjemnością będę próbował na nie odpowiedzieć. Wycinania pomysłów raczej, niż inspirowania się coraz czymś więcej. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że oglądam katalogi z pismami i tu jest tak, tu jest śmak, tu jest owak, tylko raczej szukam, ja nie mogę tutaj dzisiaj tego pokazać, ale najpierw szukam tropów z zupełnie innej bajki, a dopiero potem sprawdzam, czy to się da włożyć w litery, czy nie. Inspiracji raczej szukam w języku graficznym, w skojarzeniach, trudne pytanie, nie wiem, czy ja mam na nie odpowiedzieć. Jakaś jest, gdzieś skądś jest. W którymś momencie wiem, że to już nie ma czasu, żeby myśleć dłużej. No wiem, że to mnie też nie satysfakcjonuje ta odpowiedź. Dziękuję bardzo. Nie chcę pana gdzieś tam za bardzo wyciągać. Nie, jeszcze nie mogę. No dobra. Myślę, że nie ma chętnych po prostu. Jakby były coś chętnych, to jeszcze dobra. Na korytarzu jak to co. O, tu jest pytanie. Z pierwszego rzędu jakiś dobruczek. Kujo. Ja mam takie pytanie, czy ja mogę w sumie chciałem podobne zadać, ale trochę inne. Łukasz, nie chcę zapytać o inspirację, tylko chcę zapytać o powód. Bo ty robisz fonty, które, znaczy były to przykłady fontów, które ktoś ci zlecił. Które ty zrobiłeś najpierw dla jednego klienta, one się potem, tak jak lato, objawiły potem w zupełnie innym kontekście. Ale ja jako osoba, która kompletnie się nie zna na projektowaniu fontów, ale się znam na wybieraniu fontów. Jestem ciekaw, jaki jest powód robienia fontów. Może jest taka popularna opinia, którą niedawno słyszałem z ust mojego plakacisty, że tyle tych fontów jest i to co tu kruszyć kopię, jest tam tysięcy, setek tysięcy fontów, po co tu się jeszcze tym zajmować. A ja zawsze próbuję znaleźć pisma do gazety czy do jakiegoś projektu. Nigdy nie mogę znaleźć. Ale jest dokładnie. I teraz ja bardzo dobrze wiem, jaki miałbym powód, żeby zaprojektować font. To znaczy, no nie umiem, to więc nie zrobię, ale jakby chciałbym jakbym miał jakiegoś, nie wiem, podwładnego projektanta fontów, to bym mu zlecił to, co ja chcę. Teraz pytanie do ciebie, bo ty raczej nie projektujesz za dużo, nie wiem, okładek czy rozumiem. Raczej się fontami zajmujesz, tak? Ja to robiłem. Robiłeś to kiedyś, ale czy ty sobie wynajdujesz powód? Znaczy, czy ty na przykład ty obserwujesz, że nie wiem, są jakieś groteski, w których czegoś nie ma i ty widzisz lukę rynkową, albo widzisz, że po prostu czegoś tam nie ma i ty to chcesz zaprojektować. Jakiś rodzaj szeregu? Kompletnie w drugą stronę. Kompletnie z drugiej strony. Po pierwsze, nie mam pamięci, jestem okropnie leniwy, tak? I jak ktoś mnie prosi, żebym znalazł krój, który będzie do czegoś pasował, to znamy ten problem, tak? Wszyscy znają ten problem. Dzień, dwa, trzy, cztery, piąty dzień, to wszystko nie takie, jak trzeba. Więc co? Łatwiej jest sobie to narysować, jak sobie wyobrażasz, i na podstawie tego zacząć szukać.
prawda? No bo wtedy wiesz, jaki masz punkt odniesienia. No ale to wtedy jest taki powód przeprojektowania, a ty jak zaczynasz nowy krój robić, to... Ale to zawsze tak było. Znaczy zawsze było tak, że to nie wiem, plan był pomysłem, że to ma być do gazety motoryzacyjnej i coś tam, coś tam, tak? Gut miał być do Newsweeka, Tygodnik, Newsowy i tak dalej. Jakby każdy z tych krojów, nie może oprócz PIT-u, który był ćwiczeniem takim samym w sobie, i tych ćwiczeń samych w sobie, to za każdym razem był bardzo konkretne miejsce, gdzie on się miałby kiedyś znaleźć. Znaczy najpierw były ramy, a dopiero potem był projekt. I zresztą to mi kiedyś, to nie wygada mi powiedzieć, ale jeszcze kilka osób, że właśnie te kroje, które miały najbardziej jasno określone, w czym one się mają zawrzeć, to one są fajniejsze. I tak, to też jest pytanie o inspirację. Znaczy odpowiedź na inspirację. Dla mnie inspiracją jest odcinanie rzeczy, które są niepotrzebne. Okej, a w takim razie, czy ty śledzisz to, co się dzieje na rynku fontów? Znaczy, troszkę tak. Ale jak ty się z tym do tego odnosisz? Znaczy, nie, no zajebiste rzeczy robią. Ja wiem, ale to widzisz ty jakieś... No wiadomo, wiadomo, że to jest zajebiste. Ale chodzi mi o to, czy ty się do tych trendów jakichś odnosisz, czy gdzieś, jak się, nie wiem, pozycjonujesz, że kupię słowa, ale... Gdzie ty jesteś jakby w obliczu tych... Ja robię te konie robocze, tak? Znaczy, gdzieś tam wymyśliłem sobie, że jak się zrobi dobrego konia roboczego, to się z niego będzie... Tak, znaczy uczyniłem z tego swoją pracę, w związku z tym jakby bardziej opłaca mi się zrobić coś, co będzie miało... Będzie bardziej użyteczne w szerszym zakresie. Ale nie wiem, Hefner czy tak to wiele, czy nie wiem, możemy wymieniać, też robią konie robocze, prawda? To są kroje dziełowe, które używamy. Dobra, ale to okej. Okay. Nie wiem, czy mi pytanie nie umknęło. Mi też. No właśnie. A ja mam jeszcze jedno. No dalej. Dlaczego jest tak, że właściwie na scenie tej takiej profesjonalnej projektowania fontów, ale takich sprzedajnych fontów, które można kupić, jesteś właściwie tylko ty w Polsce? Bo to trzeba być debilem. Ale nie, mówię zupełnie chcesz, ale przecież to jest dosadne. Znaczy, ja nie chcę nikogo w tym momencie obrażać, tak? Ale poznałem kilku ludzi, którzy projektują litery w takich masach i w takich. I to nie są łatwi ludzie. To nie są łatwi ludzie, to nie jest coś takiego, że nie wiem, jesteś. Ja się nie chcę zaprzyjaźnić. Nie, powiem, że gdzieś tam jest jakaś wada w mózgu, wiesz? Znaczy jest coś takiego, że jest jakaś wada w mózgu. Ja nie życzę nikomu tej wady w mózgu. I, znaczy fajnie byłoby, ale znaczy, jak już masz, to trudno, ale nikomu nie życzę. Ale kończymy na Czechów czy Słowaków, to jest ludzi, którzy projektują firm, fontów, które są do kupienia, nawet niekoniecznie przez duże domy typu font, tylko z mikrostudia przecież sprzedają. No, u nas tego nie można sobie kupić polskich fontów, no, są twoje właściwie. Mógłbym postawić, ja bardzo lubię stawiać granice między kulturą, tu jest katolicyzm, tam jest protestantyzm. Bo to trzeba strasznie dużo pracować przy tym. I nie masz z tego tak naprawdę bardzo często dochodów. To jest praca sama w sobie. To, że udać się na tym zarobić, to udać się na tym zarobić. Ale to jest, a czy to nie jest taki trochę krygowanie, czy taki mit, że to się nie zarabia na tym? Daniel Bizieliński. Powiem ci tak, że jak wrzuciłem Ringo na MyFonsy, to przez pierwszy tam miesiąc była promocja i tam sprzedałem 50 coś. Parę miesięcy później 3 miesiące. Bo jest brzydkie, no. Ale jak znowu odpalisz ten taki program, co pokazuje, które litery się sprzedają, to one są już tak ładne, że oko trzeba zamknąć. Nie masz, znaczy. Gdzieś to jest trochę jak z rock'n'rollem, znaczy wpadniesz w jakieś miejsce, ktoś to kupi, gdzieś będzie, ktoś zobaczy, idzie. I się rozkręca i inni to kupują. A jest mnóstwo fantastycznych krojów, które siedzą gdzieś po jakichś serwerach i nikt nie ma tego pojęcia, że one istnieją. Czy chcesz powiedzieć, że nie ma po pierwsze rynku na fonty w Polsce i nie ma też kultury robienia tych fontów. Wiesz co, to jest trochę twórców, odbiorców i tak dalej, klientów? Nie, ja myślę, że bardziej jak
ja myślę, że bardzo dużo, że w Polsce ludzie robią fonty, tylko jak je sprzedać? Albo sprzedasz je przez MyFonty, gdzie one naprawdę toną po miesiącu, tak? Kończy się promocja, one toną w, nie wiem, tam jest 100 tysięcy fontów do wyboru. Znajdź coś. Okay. Bądź klientem i znajdź ten fantastyczny grup. No. Łukasz, no ale są no w tej chwili są przecież mnóstwo blogów, które wyłuskują fajne fonty. Jeżeli na MyFont się pokaże coś w nowościach, to, to jeżeli to jest dobre, to natychmiast się pojawia w, na blogach, na stronach internetowych i zestawienia. No, i te fonty pod warunkiem, że już zaczęli ludzie kupować i już jest przebojem. Ja wiem, no to są już krytycy o tym. Nie. To jest tak, że jak się wrzucasz na MyFonty, jeżeli w ciągu 30 dni on nie wejdzie do top 10, to no, dwie listy, jest jedna taka ogólnoświatowa, że tam on zawsze bestsellery i to bestsellery z ostatniego miesiąca. Jak nie wskoczy do tej dziesiątki bestsellerów miesiąca, no nie ma, i nawet to może być bardzo ładny krótko, który akurat, wiesz, no, akurat nie służył do tego, czego w tym czasie podejrzewam, że był rzucić bardzo ładny, bardzo taki wyrafinowany body, takie chlebowe pismo na MyFonty, to no to utonie. A jak nie zrobisz jeszcze promocji, że pierwszy miesiąc za 3 centy, to w ogóle nikt tego nie kupi. Wiesz, to jest dokładnie jak... Znaczy... Chciałam zapytać, jak... Dobry głos. W razie sukces lata się ma do tego... Mogę tylko obserwować. Mogę patrzeć, jak się rozpędza. A jak to się stało? Jak akurat... Dlaczego lato akurat jest tak... No bo za darmo jest, no. To nie zaszło. Nikt nie musi wyłożyć złotówki za danie. Jaka korzyść twoja jako projektant? Jak to działa? Że byłem w telewizji śniadaniowej. Nie, mówię serio, znaczy gdyby nie to, że lato i że to jest tu popularne. Ale nie wiem, przypomnę czego, bo nie wiem, że gospodyń domowych kupi mora, tak? Nie mam pojęcia, nie wiem. Znaczy to jest o tyle fajne, że nie wiem, gdzieś ta lato jest wysoko w Google'ach, jest tam nazwisko, a to kto zrobił, w związku z tym jakby, nie wiem, rozmawiając z potencjalnymi jakimiś klientami, nie jestem kimś, kto tam, A to może pozyskując ten fon od ciebie, dają wypadku licencji dla wszystkich, nic nie płaci. Nie, to jest, to się nazywa wsparcie. Wspiera mnie jako projektanta, żebym miał publikował to na licencji Open Font Access. W związku z tym to jest tak, że ja tam dostaję, znaczy dostałem raz kasę, koniec. Właśnie ja mam takie pytanie, czy da się w ogóle z tego wyżyć. Robiąc tylko fonty. Jakbyś na to patrzył przez... Ja robię tylko fonty i z tego żyję. Jest tylko kilku facetów na świecie, którzy robią tylko fonty i z tego żyją. Część z nich, żeby żyć lepiej, natychmiast zakłada agencję. Zajmują się wizerunkiem firmy, bo to się dobrze jedno z drugim skleja. A część długie sobie w domku, jak zrobią, to wydają do sklepu. To jest czasochłonne zajęcie, więc może też nie potrzeba tak dużo. No właśnie, to jest czasochłonne zajęcie, gdy poświęca się 2 lata na zrobienie czegoś, wkładasz do sklepu, a potem się okazuje, że to robił 16 euro. Więc to jest kiepski przelicznik. A jak pewnie masz mnóstwo tam znajomych, poznajesz, którzy też projektują z innych krajów i jak to się ma w odniesieniu właśnie być projektantem kroju w Polsce, a w innym kraju? Myślę, że bardzo podobnie. Znaczy, bo może ja wiem, co znaczy być projektantem pism. Siedzisz przy biurku i tłuczesz. I to nie jest żadna, nie konsultujesz tej pracy z innymi, chyba że zrobisz coś, to pokazujesz komu zrobiłem to, o, S jest niedobry, tak? Nie podoba mi się. To jest dosyć samotnicza praca, więc podejrzewam, że życie projektanta pism w Australii i w Polsce w 90% zupełnie się niczym nie różni. Po prostu
siedzieli przy komputerze i nie. Może ma się innych odbiorców, może nie wiem. Właśnie, czy inni bardziej biorą, twoi znajomi, czy coś, jak masz porównanie, czy biorą te pisma bardziej zlecenia od klientów, czy projektują właśnie tylko dla pasji i później gdzieś są tam zauważeni, docenieni i ten pis staje, ten krój staje się przebojem, czy po prostu więcej mają teraz tych zleceń takich, no bo wybiłeś się, tak, jesteś na topie, masz naprawdę fajne fonty i teraz czy ci klienci tak przychodzą do ciebie i po prostu zaprojektuj mi ten krój. Jakiś nowy, który będzie sygnowany. Dobra. Chyba odpowiedzią na twoje pytanie jest ilość. W Warszawie zajmuje się nas chyba trzech projektowanych pism, tak mniej więcej zawodowo. Każdy to robi osobno, a w Berlinie jest chyba pięć studiów zatrudniających po kilkanaście osób, które się tym zajmują. Rozumiem. Dziękuję. Cześć. Ja mam takie pytanie. Cześć. Otóż, tak jak mówisz, za granicą, gdzieś tam daleko powstają te studia, jest grupa ludzi, drużyna, a ty jesteś, tak mi trochę przykro, że tak sobie siedzisz, jesteś sam, długiesz. Nie chcę, czy twoje plany na przykład są takie, że dobrze ci się tak alienować i być na swojej, robicie sam? Czy na przykład chciałbyś stworzyć w Polsce taką swoją drużynę pierścienia, dłuwać w 15 na przykład? Jak to jest? Już, ja myślałem o czymś takim i jakby za taką cezurę, że to się zacznie opłacać, myślę, że jeżeli będę miał dwa udane zlecenia rocznie. Tak, jeżeli będę miał dwa udane zlecenia rocznie, to wtedy będzie można wziąć na siebie odpowiedzialność zatrudnienia ludzi, którzy muszą dostać pensję, którzy i tak dalej, i tak dalej. Mi się jeszcze do tej pory nie udało czegoś takiego. To jeszcze takie pytanko może wychodzące z tego pierwszego mojego. Tak jak patrzysz, co się dzieje w Polsce i zmiany nachodzą, może jakieś, że projektowanie pisma staje się może trochę bardziej popularne, to czy dosyć patrzysz w przyszłość, czy masz jakiegoś dziedzica swojego, takiego myślisz, że tutaj to się projektowanie jest coraz bardziej popularne i patrzysz w przyszłość z uśmiechem, że jest coraz więcej, że na twoje miejsce wejdzie trzech na przykład, coś takiego? Ja staram się uśmiechać do wszystkich, nie tylko do dziedzica. Prowadzę zajęcia na akcie, tak? Tam przychodzą ludzie uczyć się tego. Kto nie przyjdzie do mnie, staram się mu pomóc. Tak? Ja bardzo chciałbym, żeby było nas więcej. Jeżeli byłoby nas więcej, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na to, co robimy i że to się podoba. Nie wiem, czy ja odpowiedziałem na swoje pytanie. Nie, dziękuję. Pan oddam mikrofon. Jestem za. Jestem bardzo, bardzo, bardzo za. Chyba już przegadali. Nie, jeszcze nie. Jasne. Czy to, że Pan Lato będzie na naszych drogach osobistych, też może jakiś przykład właśnie jakiś zwrotu ku literze w naszym kraju, jakby czy... To mogę opowiedzieć, jak to było. Mogę opowiedzieć, jak to było. Zadzwonili do mnie chłopcy z tego COI, żeby skonsultować, jaki krój można użyć w takich okolicznościach przyrody typu formularze, nazwiska z kropeczkami, bez kropeczek. Tak? Chcieli się skonsultować. Ja byłem akurat w momencie, kiedy wiedziałem, że będę robił, że już właśnie kończyłem lato w tym takim dużym zakresie z tymi wszystkimi skryptami. To weźcie lato.
przynajmniej na próbę, to sobie zobaczycie, jak to będzie, czy wam działa, jest polski fund, będzie za darmo, więc żadna gmina nie będzie musiała za to płacić. Bo z Helwetyką jest ten problem, że tam są licencje, że to są pozamykane prawami autorskimi, jakimiś tam własnościowymi. I oni wzięli, zaczęli używać, bo to im się podobać i tak zostało. Można? Tu. Ja mam pytanie a propos procesu. Mówisz o klientach, o zleceniach i tak dalej. Przepraszam, a propos czego? Bo... O procesie. Jak to powstaje, tak? Czyli jesteś ty, jest agencja, jest klient. Ja się zastanawiam nad briefem. Co musi powiedzieć agencja tobie i tak dalej. Bo wiesz, w marketingu to są ludzie, moim zdaniem, którzy nie mają wyobraźni. Te brzuszki, wygięcia, większe, mniejsze światło, międzyliterowe, wewnętrzne, bla, 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 rozumieją tylko ci, co są zboczeni na tym punkcie. Jak wygląda proces współpracy z klientem? Na przykład Getin, tak? Jak to wyglądało? Znaczy, ja bezpośrednio z klientem bardzo rzadko chcę mieć do czynienia. Znaczy, umawiam się, że rozmawiam z jedną osobą od klienta, która to jest, może podejmować decyzję. Bo wiadomo, że część się podoba, część się nie podoba, to nie jest taka materia, którą łatwo można zmienić. Brief, który... może inaczej, jak projektuję, to ja próbuję zrozumieć markę, cokolwiek to oznacza. To znaczy, oprócz tego, że to mają już litery dla miast i wsi w wieku od 18 do 80 kobiet, mężczyzn, wykształconych i niewykształconych, jakby staram się sobie przynajmniej w głowie określić, myślę, nie mogę tego pokazać, ale w głowie sobie próbuję określić, kim ma być ten człowiek, który przychodzi w imieniu tego całego klienta docelowego, tak? Czyli jeżeli jest jakiś brief, mi się zdarzyło na dwa takie same briefy robić dwa różne projekty. Tak, bo w jednym przypadku powinna przyjść pani, a w drugim przypadku powinna przyjść pan. Kwestia tego. Znaczy ja próbuję sobie po prostu wyobrazić, jak to będzie. O, to jest jeszcze odpowiedź na inspirację i to rzeczywiście działa. Ja próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy już będzie zrobione. I co na to klient? No to mniej więcej, znaczy co na to klient? Ja mu przynoszę jakiś fragment zrobionej pracy. Tak, jeżeli on w ogóle nie czuje się zdziwiony, to odniosłem mniej więcej sukces. Natomiast jeżeli on się czuje zdziwiony, ja mówię mu, poproszę opinię za tydzień. Nie teraz, tylko za tydzień. Żeby włożyć to do szuflady, schować, popatrzeć, przyzwyczaić się, odkleić od pomysłu, jakie coście sobie sami wyobrażali. I za tydzień proszę opinię, czy to się podoba, czy nie. I jak wtedy mi powie klient, że super, fajne. Na początku myślałem, że to w ogóle jakiś... Nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Ale to nie, fajne. To ja wtedy jestem w niebo wzięty. A jak to sprzedajesz? Przychodzisz z fragmentem pracy? Tego, o czym opowiadam, akurat to nie sprzedałem, bo prezes się zwolnił. Ale byli zachwyceni. Super, dla mnie tyle. Dzień. Ale sam dla siebie uważam, że jestem ogromny sukces, bo wymyśliłem, zrobiłem coś kompletnie innego. Po tygodniu byli przekonani do tego, że to jest zupełnie coś innego niż oczekiwali ode mnie, ale im świetnie pasuje. No tylko prezes się zwolnił. Się skończyło. To ja już skończyłem, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie będziemy pana już. Ja dziękuję. Dziękujemy.